Czy kościół Bełku doczeka się w końcu końca remontu? To chyba najdłuższa modernizacja w regionie, bowiem trwa już 4 lata, a chodzi o zabytkowy kościółek na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny. Odrestaurowano już wieżę, nawę i prezbiterium, wymieniono także zbutwiałe drewniane elementy. Jednak potrzeba jeszcze dalszych środków, by naprawa doszła do ostatecznego finiszu. Kościółek w Bełku w gminie Czerwionka-Leszczyny dziś zamknięty na 4 spusty. Nie może się bowiem doczekać końca remontu, a włodarze też nie dają wielkich nadziei. Jeszcze jednak trochę czasu upłynie, zanim zakończy się w 100% rewitalizacja, odbudowa z kościółka. Niestety nie udało się w tym roku dostać pieniędzy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel, dlatego urzędnicy zaczęli rozglądać się w bliższym otoczeniu za dofinansowaniem. Są więc szanse na środki z Urzędu Marszałkowskiego. Plus środki gminne, no i oczywiście wkład własny, to pozwoli na przeprowadzenie już takich końcowych prac konserwatorskich. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie środków uda się łącznie zebrać, a potrzeba jeszcze na dokończenie prac wewnątrz kościółka. Burmistrz ma nadzieję, że uda się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego około 70 tysięcy złotych. Ten rok myślę, że pozwoli na to, żeby te prace zbliżały się już tak dużymi krokami do końca. Ostatnie prace na zabytku odbyły się 2 lata temu. Do tej pory udało się wyremontować wieżę kościelną, która pochłonęła znaczną część środków. Okazało się, że ta część zabytku jest w najgorszym stanie technicznym i wymaga pilnej interwencji. Konieczne okazało się aplikowanie o kolejne fundusze. Naprawiono podmurówkę i mury fundamentowe, wymieniono zbutwiałe bale podwalinowe, rozpoczęto także modernizację nawy i prezbiterium. Czy jednak tak długie przerwy między kolejnymi etapami nie zniszczą efektu dotychczasowych prac? Myślę, że nie. Oczywiście wszystko ma swój czas. Ten czas nie może się ciągnąć w nieskończoność. To jest obiekt trudny, ale i zarazem kosztowny. Trzeba więc mierzyć siły na zamiary, mówi Wiesław Janiszewski. Według pierwotnych planów kościółek po remoncie ma tętnić życiem. Znów mają się tutaj odbywać śluby, będą koncerty i inne kulturalne przedsięwzięcia. Naszym zadaniem jest ocalić od zapomnienia, doprowadzić do stanu, w którym można oddać ten obiekt w użytkowanie. Natomiast już decyzja, co będzie tam się odbywało, zależy nie tylko od nas, ale także od władz kościelnych. W projekcie modernizacji, dzięki któremu udało się pozyskiwać do tej pory środki, i widnieje zapis, że obiekt musi tętnić życiem i być udostępniany nie tylko mieszkańcom, ale i turystom. Czy tak się stanie?